tym się mówi, o tym się teraz mówi, o tym się mówi, mówi cały czas. O tym się mówi. Artur Wolski, witam Państwa i witam mojego gościa, którym jest dzisiaj prezydent Piotrkowa, Krzysztof Łaniak. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, witam Państwa. Dzisiaj porozmawiamy o imprezie, która odbędzie się jutro i w sobotę. Świętujemy 550-lecie parlamentaryzmu. 25 lat temu świętowaliśmy 500-lecie, czyli okazuje się, że ćwierć wieku różnicy, gdzieś te 25 lat zniknęło. Tak, będą to uroczystości związane z 550-leciem parlamentaryzmu Rzeczypospolitej i ten rok 1468 w świetle najnowszych badań historyków, zresztą trzeba powiedzieć tych samych historyków, którzy kiedyś się utrzymywali, że jednak rok 1493 jest tą datą, którą trzeba brać pod uwagę. Ale to będzie między innymi możliwość wysłuchania wyjaśnień na ten temat, bo pan profesor Uruszak, który jest jednym z twórców czy osób podtrzymujących tego rodzaju tezę, będzie gościem tych uroczystości podczas konferencji naukowej, która będzie miała miejsce w najbliższy piątek. Czyli na dziś 550 lat, tyle ma parlamentaryzm. No dla nas Piotrkowian jest to korzystniejsze, tak, że się świętujemy rocznicę 550-lecia, a nie mniejszą. Tak? No duża impreza, czy wszystko jest zapięte na ostatni guzik? Z naszej strony, to znaczy ze strony Urzędu Miasta, i w tym momencie bardzo serdecznie pragnę podziękować pracownikom urzędu, jednostek podległych, jest wszystko zrobione w sensie przygotowań tak jak trzeba. I to też jest okazja, żeby podziękować piotrkowskim przedsiębiorcom, dzięki którym ta część taka mniej oficjalna, bym powiedział rozrywkowa, na wysokim poziomie będzie mogła się odbyć, jako że tutaj piotrkowscy przedsiębiorcy, podobnie jak w przypadku jubileuszu 800-lecia, wystąpili ze sponsoringiem tychże imprez. No właśnie, oprócz konferencji naukowej, tak zwanej części oficjalnej, odbędą się także koncerty, pokazy laserowe, piknik historyczny, czyli atrakcji nie zabraknie. Tak, to będzie w kilku różnych miejscach Piotrkowa. Tak, to będzie w sobotę po południu i wieczorem. Sam piknik historyczny jako taki będzie w Rynku Trybunalskim, natomiast koncerty, bardzo ciekawe koncerty atrakcyjne, myślę, tak jak pan redaktor powiedział, nie tylko zespołów muzycznych, ale bardzo ciekawych, multimedialnego show, gdzie będzie wykorzystywany laser, fontanny LED-owe, inne elementy, znakomita gra skrzypaczki, będzie można zobaczyć na placu Kościuszki. Ale miało być też widowisko historyczne z udziałem znanych polskich aktorów. Nie będzie. Takie widowisko historyczne miało być zorganizowane przez Kancelarię Sejmu, ale jakiś czas temu otrzymaliśmy informację, że jednak to nie zostanie przez nich przeprowadzone. Natomiast to, co po stronie Urzędu Miasta od początku było planowane, zostanie, jestem przekonany, zrealizowane w 100%. No ale Kancelaria Sejmu też miała zorganizować posiedzenie Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego w Piotrkowie w sobotę. Posłowie nie przyjadą. No na tym najbardziej, myślę, należy ubolewać, bo to taka część oficjalna i podkreślająca charakter tych uroczystości. Początki rozmów były takie, że występowaliśmy, aby tutaj jakieś szersze gremium miało okazję obradować, nawiązując właśnie do obecności pierwszych Sejmów Rzeczypospolitej w Piotrkowie. No niestety wczoraj otrzymaliśmy taką informację, że to posiedzenie komisji sejmowej i to komisji do spraw samorządu terytorialnego, bo tak było to uzgodnione, nie odbędzie się po prostu. No do nas taka informacja także dotarła, ale tylko potwierdzenie, że tych obrad nie będzie, natomiast nie ma informacji, dlaczego odwołano. Czy pan coś wie na ten temat? No więc trzeba autorów pytać, tak? Konferencja, przepraszam, posiedzenie komisji miało mieć miejsce w wykonaniu posłów, tak? Jeśli można takiego określenia użyć. I to do nich trzeba kierować pytanie. Myślę, że Kancelaria Sejmu ma wiedzę na ten temat. W piątek uroczystości oficjalne, konferencja naukowa, ale w MOK-u na przykład odbędzie się konwencja PiS-u z udziałem marszałka Sejmu. To raczej nie będzie element obchodów 550-lecia. Nie jest pan zaskoczony faktem, że taka impreza się odbędzie w tym samym czasie? Nie analizuję tego i też nie komentuję, natomiast chcę skoncentrować się na tych jednak uroczystościach zasadniczych, które będą miały miejsce w piątek, bo o godzinie 11 rozpoczniemy uroczystości mszą świętą w Kościele Farnym i tutaj ważna taka informacja z punktu widzenia również historycznego. Na czas tej mszy świętej obraz Matki Bożej Trybunalskiej zostanie przeniesiony do Kościoła Farnego z Kościoła Jezuitów, nawiązując do tradycji historycznej.
Po mszy świętej będą miały miejsce uroczystości oficjalne na Placu Zamkowym i w samym zamku z udziałem marszałka Sejmu i innych oficjalnych gości. Tam będzie miało miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej właśnie ten jubileusz 550-lecia. Oczywiście po okolicznościowych przemówieniach będzie miało też miejsce bardzo ciekawe otwarcie bardzo ciekawej wystawy dotyczącej parlamentaryzmu już na samym zamku. Myślę, że będą to na tyle atrakcyjne uroczystości, i te oficjalne, i te mniej oficjalne, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ja serdecznie zapraszam, żebyśmy my jako piotrkowianie świętowali, rzeczywiście cieszyli się tym wyjątkowym świętem i wyróżnieniem dla nas, o czym pisze również i prasa ogólnopolska, i media podają, że te uroczystości odbędą się właśnie w kolebce polskiego parlamentaryzmu, czyli w Piotrkowie. Wielokrotnie nawiązujemy do tej bogatej tradycji, do tej bogatej historii, i powinniśmy być z tego dumni. Ja życzę Państwu, aby ten weekend, a zapowiada się prawdopodobnie ładna pogoda, był okazją do takiego wspólnego świętowania. Zapraszam, zachęcam wszystkich do tego, aby i w piątek, i w sobotę wziąć udział w tych uroczystościach. Oczywiście gwiazdą będzie Kamil Bednarek, ale będzie wystąpi również Wojtek Baranowski, który jest związany z Piotrkowem. Tak, to też taki miły akcent dotyczący wykonawcy Piotrkowskiego. To też będzie, myślę, powód dla niektórych, żeby przyjść w popołudniu i wieczorem w sobotę na plac Kościuszki, ale zachęcam również do tych innych imprez towarzyszących, jak chociażby ten piknik historyczny, który będzie miał miejsce na Starym Mieście. Oczywiście o wszystkich imprezach, wydarzeniach informujemy na portale piotrkow.pl, także na antenie radia Strefa FM. Zachęcamy do tego, aby wziąć udział w tych uroczystościach. A zapraszał prezydent Krzysztof Hojniak, który był naszym gościem. Jeszcze raz serdecznie zapraszam i życzę miłego dnia, a przede wszystkim pięknego weekendu i wspólnego świętowania. Dziękuję Państwu. O tym się teraz mówi.